Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Nazywam się Leszek Sykulski i będę miał przyjemność poprowadzić dla państwa wykład zatytułowany Jak samodzielnie studiować geopolitykę i geostrategię. To temat bardzo istotny, zwłaszcza w sytuacji kiedy w Polsce geopolityka nie cieszy się specjalnym uznaniem ze strony władz czy to państwowych, czy Władz wielu uniwersytetów zupełnie inaczej niż ma to miejsce na świecie, chociażby w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Federacja Rosyjska czy nawet Republika Czeska. Przechodząc jednak do rzeczy, bardzo wielu Ludzi, którzy są zainteresowani sprawami międzynarodowymi, a chciałoby pogłębić swoją wiedzę w zakresie geopolityki i geostrategii, pogłębić ją no, nie w oparciu o podcasty, o komentarze w zakresie spraw międzynarodowych, ale o metodycznie podawane, podawaną wiedzę y, opartą na aktualnych badaniach naukowych i na najnowszej literaturze chciałoby wiedzieć jak to robić w sposób usystematyzowany czyli krótko mówiąc właśnie w sposób metodyczny w sposób charakterystyczny dla środowiska środowiska naukowego Chciałbym dzisiaj poświęcić temu osobny osobny wykład i mm, Przede wszystkim chciałbym także Państwu pokazać nie tylko jak, jak studiować geopolitykę, w jaki sposób ją, ją studiować, ale także jak się do tego przygotować, w jaką literaturę się zaopatrzyć i jeżeli chcielibyście się Państwo zajmować geopolityką w sposób naukowy czy też w sposób profesjonalny, jako na przykład analitycy, również w jaki sposób w jaki sposób zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej. Zatem plan naszego wykładu dzisiaj wygląda w taki sposób. Chciałbym najpierw zarysować kontekst. Pokazać, jakie miejsce w systemie nauki zajmuje geopolityka, następnie przedstawić Państwu wybór literatury, pokazać, na co warto zwrócić uwagę, kompletując właśnie taką, taką literaturę, no i wreszcie wskazać kierunki rozwoju analityka geopolitycznego, kierunki rozwoju takiej czy to kariery naukowej, czy analitycznej, czy po prostu profesjonalnego zastosowania geopolityki. Przejdźmy najpierw do ogólnego podziału nauki. Nauka tego podziału, takiej, takiej można powiedzieć, typologii nauki jest, jest całkiem sporo takich podziałów. Natomiast tutaj macie Państwo taki moim zdaniem jeden z najbardziej powszechnie rozpoznawalnych, najpowszechnie uznanych, czyli podział na nauki formalne i nauki empiryczne. Gdzie naukami formalnymi jest matematyka i logika, a naukami empirycznymi są wszystkie te nauki, które bazują na możliwości przeprowadzania doświadczeń. Inny podział to nauki ideograficzne i nauki nomotetyczne. Nazwa bardzo akademicka, natomiast jeżeli chodzi o jej znaczenie, to nauki ideograficzne to nauki opisowe, takie, które opisują daną rzeczywistość. Tutaj dobrym przykładem jest historia jako nauka, która, no, gdzie trudno powtórzyć pewne doświadczenie. Historyczne, bo bitwa pod Grunwaldem wydarzyła się raz i drugi raz ta sama bitwa z 1410 roku nie powtórzy się już więcej, więc nie jest nauką empiryczną. A nauki nomotetyczne to takie nauki, które tworzą prawa, lub przynajmniej starają się doszukiwać pewnych prawidłowości w otaczającej nas rzeczywistości i formułować na tej podstawie hipotezy badawcze, tezy i wreszcie prawa. Jakie jest miejsce geopolityki w podziale, w podziale nauk? Jeżeli byśmy chcieli sobie wyszczególnić te nauki formalne, nauki przyrodnicze i nauki społeczne, to geopolityka czerpie Przede wszystkim z nauk społecznych i z nauk przyrodniczych. Jeżeli chodzi o nauki tutaj przyrodnicze, to oczywiście, jeżeli chodzi o te warunki powiedzielibyśmy, fizyczno-geograficzne, które analizujemy, środowisko przyrodnicze jest bardzo istotne, jeśli chodzi o pewne podglebie naszych, naszych badań, jest bardzo istotne, ale również z nauk formalnych czerpiemy. Niektóre metody, tutaj potęgometria czy teoria gier, czerpią całkiem sporo z matematyki. Jeśli chodzi o to znaczenie tych nauk, to nieco je tutaj rozwinę. Przede wszystkim nauki nomotetyczne od greckiego nomos, czyli prawo, one starają się badać zjawiska powtarzalne. Zjawiska powtarzalne, no przede wszystkim tutaj, tak aby tworzyć prawa, prawa ogólne. Oczywiście, część procesów społecznych jest procesami powtarzalnymi, w związku z czym, czy to badania psychologii politycznej, czy to badania, część badań socjologicznych jest niezwykle istotna także z punktu widzenia badań geopolitycznych. Natomiast nauki ideograficzne od greckiego idios, szczególny i grafen pisać, są zorientowane na rozpatrywanie konkretnych przypadków, konkretnych wydarzeń, na przykład wydarzeń historycznych, których analiza pozwala nam, no, Przynajmniej próbować uchwycić pewne procesy bardzo istotne, czy to gospodarcze, czy to polityczne, czy to społeczne. Analizując porządek wiedeński, który sformował się w 1815 roku, no staramy się go porównać z różnego rodzaju innymi okresami historycznymi i to w jaki sposób formowane wówczas yy, chociażby święte przymierze, nowy koncert mocarstw miało, miało znaczenie dla kształtowania się architektury bezpieczeństwa europejskiego i jakie może, można wysnuć tutaj analogie na przykład z XXI wiekiem. Jeśli chodzi o formalny podział nauki, bo i taki funkcjonuje w Polsce, to opiera się on na rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 2018 roku. I zgodnie z tym rozporządzeniem mamy podział nauki w Polsce na dziedziny i dyscypliny naukowe. To jest taki podstawowy podział. Jeśli chodzi o dziedzinę nauk humanistycznych, to niewątpliwie geopolityka najwięcej czerpie z historii. Oczywiście nie obca badaniu myśli geopolitycznej jest także filozofia, czy nauki o kulturze i religii, ale przede wszystkim, jeśli chodzi o tę dziedzinę nauk humanistycznych, jest to, jest to historia. Jeśli chodzi o dziedzinę nauk społecznych, to jest to niewątpliwie podstawowa dziedzina nauki dla zajmowania się geopolityką, i tutaj najbliższe geopolityce są przede wszystkim nauki o polityce, które obecnie od 2018 roku noszą nazwę Nauko, polityce i administracji, no ale także nauki o bezpieczeństwie. To jedna z dyscyplin, która zastąpiła niegdysiejsze nauki wojskowe. Te dwie nauki, nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie, są absolutnie kluczowe dla funkcjonowania geopolityki, pomocniczo oczywiście ekonomia, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz nauki socjologiczne i psychologia. Jeśli chodzi o rodzaje rozumowania naukowego, o których nie będziemy teraz bardzo szczegółowo mówić, to temu będzie poświęcony osobny wykład, poświęcony badaniom geopolitycznym, poświęcony metodologii geopolityki. To mamy tutaj cztery rodzaje takich podstawowych wnioskowań w nauce i geopolityka korzysta praktycznie z każdego z nich, tylko że w różnym zakresie. Sygnalizuje to w znaczeniu takim. Metodycznym, ale będzie poświęcony temu osobny, osobny wykład. Bardzo często w geopolityce używamy pojęcia paradygmatu. Warto wiedzieć, kto stworzył to pojęcie, co ono oznacza i, 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 i skąd się wzięło tak naprawdę szerzej. Prefiguracją tego pojęcia było pojęcie stylu myślowego, i to pojęcie wprowadził polski badacz Ludwik Fleck. Uznał, że styl myślowy to nic innego jak pewna forma, pewna matryca, która już można powiedzieć tak odgórnie organizuje sposób postrzegania i analizowania różnych, różnych zjawisk. Jest to taka matryca poznawcza, byśmy powiedzieli. Te koncepcje podchwycił Thomas Kuhn, który jest no, właściwym twórcą tego pojęcia paradygmat, i uznał. I Określił to pojęcie jako powszechnie uznawane osiągnięcie naukowe, które dostarcza no, takich modelowych problemów, modelowych rozwiązań różnych problemów. Jest właśnie takim, takim, można powiedzieć, uznanym. Sposobem postrzegania rzeczywistości w środowisku, w środowisku naukowym jest pewną matrycą poznawczą, która, która pozwala właśnie wspólnocie uczonych patrzeć na pewne rzeczy w sposób, który pozwoli, pozwala rozwiązywać różnego rodzaju zagadnienia, problemy. Istnieją dwa takie pojęcia, które warto znać, warto się z nimi zapoznać, studiując geopolitykę już na poważnie w środowisku akademickim i zajmując się później pisaniem prac naukowych z geopolityki. To jest pojęcie ontologii i epistemologii geopolityki. Dla oczywiście takiego zajmowania się zupełnie popularnego geopolityką jest to absolutnie niepotrzebne, natomiast jeżeli ktoś myśli poważnie o studiowaniu geopolityki, myśli poważnie o zajmowaniu się Pisaniem artykułów naukowych, książek, rozdziałów w monografiach. Myślę, że warto, aby taki, taki, taki background naukowy był tutaj również zaznaczony. Ontologia. Epistemologii to nic innego jak badanie struktury otaczającej nas rzeczywistości. Badamy i przestrzeń, i czas, i relacje, między, i relacje między nimi. Badamy oczywiście także nasze doświadczenia, także te doświadczenia historyczne w zakresie zależności między polityką a przestrzenią. To jest bardzo istotna, istotna kwestia. Na wykładzie z pod tytułem Czym jest geopolityka? mieliśmy zdefiniowane no właśnie to, czym jest geopolityka, jakie zależności są między, między geopolityką, różnymi jej subdyscyplinami, jak rozumiemy geopolitykę. No tutaj Państwo widzicie już, da, już rozszerzenie tego tematu. Druga kwestia to epistemologia geopolityki, czyli nic innego, epistemologia to teoria poznania w filozofii. Epistemologia geopolityki bada nic innego, jak formy poznawania rzeczywistości i procesów geopolitycznych. Obejmuje różne metody i narzędzia, którymi Geopolitycy i geostratedzy posługują się w swoich badaniach i analizach. I mówiąc o zajmowaniu się geopolityką, mówiąc o samodzielnym studiowaniu geopolityki, warto, abyśmy, abyśmy mieli na uwadze te dwie kwestie ontologię geopolityki i epistemologię geopolityki. W związku z tym warto zwrócić uwagę na analizowanie kilku bardzo istotnych Procesów. I pierwszym z tych procesów to procesy historyczne. No, nie da się uprawiać geopolityki bez studiowania historii. Nie da się uprawiać geopolityki bez poznawania historii, ale także patrzenia na historię nie przez pryzmat pojedynczych wydarzeń, przez pryzmat pojedynczych wypowiedzi polityków wojskowych, ludzi kultury, nauki, ale trzeba patrzeć na historię przez pryzmat. Związków przyczynowo-skutkowych przez pryzmat, powiedzielibyśmy, właśnie procesów, szukania różnych zależności między, między wydarzeniami i to bardzo często wydarzeniami rozciągniętymi w czasie. Mówimy o zajmowaniu się geopolityką, w której istotne są procesy sekularne, a nawet multisekularne, to znaczy procesy sekularne obejmujące stulecie bądź multisekularne obejmujące kilkaset nawet lat, tak aby uchwycić właśnie te związki przyczynowo-skutkowe, jeśli chodzi o na przykład kształtowanie się układu sił i interesów. Druga, drugi obszar bardzo istotny dla studiowania geopolityki to analizowanie procesów politycznych. Obszar analizowania procesów politycznych, który obejmuje nie tylko analizę. Związaną z zachowaniem się państw i innych podmiotów na arenie międzynarodowej, zachowaniem się tych państw i ich, ich polityką, czyli mówimy tutaj fachowo o analizie behawioralnej, ale także bardzo istotne jest poznawanie doktryn politycznych. W tym przypadku do, no, subdyscypliną myśli politycznej jest myśl geopolityczna, która odnosi się do kwestii przestrzeni i do. Panowania nad tą przestrzenią. W związku z tym także poznawanie doktryn politycznych, poznawanie szeroko pojętej myśli politycznej jest bardzo istotne. Kolejna kwestia to rozwój cywilizacyjny, bardzo istotny, nie tylko w znaczeniu materialnym, gdzie mamy podział na cywilizację agrarną, czyli rolniczą, cywilizację przemysłową, czyli industrialną i cywilizację informacyjną, ale także ten rozwój duchowy i rzeczywiście pod tym kątem tych, Cywilizacji jest znacznie, znacznie więcej. Osobny wykład na, w Akademii Geopolityki je, be, będzie poświęcony wybranym właśnie typologiom cywilizacji, m.in. na przykład Feliksa Konecznego czy Arnolda Toinbiego, do których na pewno warto sięgnąć. A zatem, jak Państwo widzicie, studiowanie geopolityki ma charakter interdyscyplinarny. Jakkolwiek Geopolityce najbliżej jest obecnie do nauk politycznych, szeroko pojętych nauk politycznych, to geopolityka jest uprawiana jako subdyscyplina nie tylko w naukach o polityce i administracji, ale także w naukach o bezpieczeństwie czy w geografii społeczno-gospodarczej. To najczęściej występujące Subdyscypliny, to najczęściej występujące dyscypliny naukowe, w których geopolityka jest uprawiana jako subdyscyplina czyli jako wydzielony obszar badawczy, który funkcjonuje w ramach, w ramach danej dyscypliny naukowej, posługuje się charakterystycznymi dla niej metodami, ale posiada swój, swój, własny, swój własny aparat pojęciowy swój, swój własny obszar badań. Czasem także nawet własne, własne metody, również geopolityka posiada swoje własne metody, takie chociażby jak potęgo, potęgometria. W studiowaniu geopolityki bardzo ważne jest jednak podejście interdyscyplinarne, tak aby nie zamykać się na jedną subdyscyplinę. Geopolityką zajmują się i geografowie, i politologowie, i historycy, i przedstawiciele nauko na bezpieczeństwie, i ekonomiści, bo zajmują się także geoekonomią, i socjologowie, i przedstawiciele innych, i innych dyscyplin naukowych, czy czy także oczywiście praktycy, ale to już o geopolityce praktycznej w tym momencie nie będę mówił. To mieliście Państwo na wykładzie o podstawach geopolityki, o tym czym jest geopolityka. Krótki rzut oka na ten slajd, który Państwo widzicie, już pokazuje, że obszar zainteresowania geopolityki jest bardzo szeroki. Interesuje nas oczywiście w znaczeniu ontologicznym, odnoszącym się do bytu, do tej rzeczywistości, która nas otacza. Kwestia geografii, analizowania geografii. Druga kwestia to oczywiście analizowanie historii. E i wszystkie inne kwestie, które są tutaj niezwykle istotne i wspierają nas w tych badaniach, czyli analizowanie myśli politycznej, analizowanie doktryn politycznych, cała analiza statystyczna, bazowanie na twardych danych, teoria stosunków międzynarodowych, ale także chociażby kwestie gospodarcze, jak na przykład energetyka, która jest tutaj tylko na slajdzie pewną ilustracją, no i wreszcie cała teoria. I metodologia nauk społecznych, niezwykle istotne, istotne kwestie, które również stanowią o y, sile i potencjale uprawiania danej subdyscypliny, po prostu czy dana dyscyplina, subdyscyplina czy dyscyplina jest uprawiana naukowo czy, czy nienaukowo, no jednak ta podstawa z teorii metodologii badań jest niezwykle istotna i już Państwa z tego miejsca zachęcam, zapraszam do udziału w wykładzie na temat teorii i metodologii badań. Geopolitycznych. Przechodząc do rekomendowanej literatury, chciałbym Państwu polecić, polecić w podziale na pewne kategorie przykładowe, przykładowe publikacje, przykładowe Wydawnictwa. Oczywiście to nie jest tak, że te materiały, które Państwo zobaczycie tutaj na slajdach, są jedynymi materiałami, z których warto korzystać. No nie to są tylko i wyłącznie pewnego rodzaju przykłady. Materiał nagrywam w roku 2022. W związku z tym też musicie Państwo wiedzieć, że nie wiem, w którym roku Państwo będziecie korzystać z tego materiału. Literatury przybywa jak najbardziej, jest jej coraz, coraz więcej, natomiast pewne, pewien kanon. Pozostaje absolutnie nienaruszony i to nie jest kanon poszczególnych tytułów, poszczególnych nazwisk autorów, ale chodzi o pewne kategorie, dzięki którym możemy studiować geopolitykę. Przechodząc do rzeczy, pierwszą taką podstawową kategorią są atlasy geograficzne, mapy, globusy czyli szeroko pojęta kartografia kartografia, To, co dotyczy właśnie tej ontologii, tego, co nas otacza, odnosimy to do przestrzeni. Jak mówi klasyczna definicja, z którą znaliście się Państwo na wykładzie, czym jest geopolityka, no, geopolityka to jedną z definicji, to, którą mogliście się Państwo zapoznać, to geopolityka to potęga w czasie i przestrzeni. Ta przestrzeń jest sceną, na której rozgrywają się wydarzenia i procesy polityczne, i dlatego warto tę przestrzeń bardzo dobrze Poznać i niewątpliwie warto zaopatrzyć się w bardzo dobry atlas geograficzny, atlas geograficzny świata. To macie Państwo oczywiście takie przykłady, macie Państwo na rynku polskim m.in. wydawnictwo Demart, które wydaje wielki atlas świata, ale są dostępne bardzo dobre atlasy zagraniczne, atlas, który wydawany jest przez wydawnictwo Uniwersytetu Oksfordskiego czy Atlas National Geographic, tych atlasów jest naprawdę bardzo dużo. Dobrze jest mieć pod ręką profesjonalny atlas, dobrze jest mieć także globus, którym można zupełnie inaczej spojrzeć na, na sferę, na sferę ziemską. Drugim, drugim materiałem kartograficznym, drugą kategorią. W tym obszarze jest są atlasy historyczne, odnoszące się do drugiego członu tej definicji, o którym powiedziałem, że geopolityka to potęga w czasie i przestrzeni, czyli do czasu, w jaki sposób ewoluowały stosunki międzynarodowe. No, warto spojrzeć na, na to w dłuższej perspektywie, od czasów starożytnych aż do współczesności, i tych atlasów jest całkiem, całkiem dużo. Możecie Państwo sięgnąć do starszych wydawnictw kartograficznych, takich jak tutaj widzicie Państwo na slajdzie lewej stronie polskie przedsiębiorstwo Wydawnictw kartograficznych imienia Eugeniusza Romera, Eugeniusza Romera, czyli ojca polskiej geopolityki i nazwanego także ojcem polskiej geografii. Atlas już starszy, ale w wielu, w wielu, tak na, na wielu swoich kartach pozostał bardzo aktualny i również go można polecić. Wydawnictwo Demart również wydaje takie, takie wydawnictwa na rynku polskim, jeśli chodzi o wydawnictwa międzynarodowe, to również polecam publikacje Uniwersytetu. Oksfordzkiego. Nagrywam na początku roku 2022 i warto wspomnieć, że ukazał się całkiem, całkiem niedawno Atlas Historii Świata, którego autorem jest Christian Grattalou, wydawnictwo Sonia, Sonia Draga. Myślę, że warto się z tym atlasem zapoznać również. Jest to atlas, który. No, prezentuje takie spojrzenie, powiedziałbym, na pograniczu historii i geopolityki. Rola Polski jest tutaj bardzo, można powiedzieć, marginalna, umniejszona, niemniej jednak ten atlas bardzo dobrze pokazuje mapy mentalne, którymi posługują się Francuzi, francuskie elity polityczne, elity intelektualne i chociażby z tego powodu warto także sięgać do wydawnictw obcojęzycznych, patrzeć w jaki sposób właśnie ta mapa świata jest przedstawiana. Przechodząc, szanowni Państwo, dalej, jeżeli mówimy o potędze w czasie i przestrzeni, to oprócz wydawnictw kartograficznych, o, związanych z geografią, z historią, no, warto sięgnąć do elementów. Składowych potęgi. No, między innymi do danych statystycznych. Na jednym z poprzednich slajdów mieliśmy właśnie wymienioną tę statystykę, no i na pewno różnego rodzaju roczniki statystyczne są bardzo pomocnym, pomocnym instrumentem do analizowania siły, potęgi danego państwa, związku państw, takich jak na przykład Unia Europejska. Polecam. Oczywiście, wszystkie publikacje Głównego Urzędu Statystycznego, które są niezwykle cenne, ale nie tylko. Ważne, aby polecić także materiały ośrodków eksperckich, które wydają podobne publikacje. I na pewno. W pierwszej kolejności warto polecić Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem, czyli SIPRI, który Państwo tutaj widzicie, który wydaje takie bardzo, co roku bardzo cenne wydawnictwa związane z kwestiami rozbrojenia, z kwestiami wydatków zbrojeniowych. Wszystko, co interesuje nas w obszarze subdyscypliny geopolityki, jaką jest geostrategia. Na pewno warto także polecić takie opracowania brytyjskiego think tanku, ośrodka eksperckiego, International Institute for Strategic Studies, The Military Balance, który jest ukazywany co roku, który pokazuje w rozbiciu na poszczególne regiony i państwa właśnie potencjał militarny tych poszczególnych państw. Bardzo też ciekawą i wartościową publikacją jest, jest taki właśnie, można powiedzieć, rocznik statystyczny wydawany przez Centralną Agencję Wywiadowczą Stanów Zjednoczonych, który się nazywa World factbook, który jest bezpłatnie dostępny na stronie Amerykańskiej Instytucji Wywiadowczej. Przechodząc do drugiej, do trzeciej kategorii, już po wydawnictwach kartograficznych i po wydawnictwach statystycznych, chciałbym przejść teraz płynnie do Podręczników, do podręczników akademickich i do syntez. Nie każda, każdy podręcznik akademicki to synteza, ale nie każda synteza jest podręcznikiem akademickim. Synteza, czyli pewien usystematyzowany zbiór w danej, w danej dziedzinie wiedzy, który jest takim, no, powiedziałbym, metodycznym wykładem. Wybranych zagadnień, który no powinien przynajmniej w założeniu starać się obejmować wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z tą, z, tą, z tą dziedziną wiedzy. I w tym przypadku myślę, że dla wielu polskich geopolityków, tych średniego pokolenia, do których ja się już mam, już się po prostu zaliczam. Pierwszą stycznością z geopolityką był podręcznik profesora Aleszka Moczulskiego, Geopolityka Potęga w czasie i przestrzeni, który do tej pory, do roku 2022, miał trzy wydania. Po lewej stronie widzicie Państwo to pierwsze wydanie z roku 1999. To książka trudna, to książka, która nie jest podręcznikiem akademickim, jest syntezą, jest ponad pół tysiąca stronicową zebraniem. Istotnych, kluczowych zagadnień w zakresie geopolityki, takim wykładem akademickim na bardzo wysokim poziomie, związanym i z warstwą fizyczno-geograficzną, i z warstwą cywilizacyjną, i z warstwą polityczną, i z historią myśli geopolitycznej, tymi wybranymi wątkami tej historii. Niewątpliwie jest to lektura dla osób bardzo ambitnych, które chciałyby zajmować się profesjonalnie geopolityką. Jeśli chodzi o bardziej przystępne publikacje, i jeżeli chodzi tutaj o osoby, które dopiero wchodzą w swoją przygodę z geopolityką, które być może. Zetknęły się z geopolityką po raz pierwszy na YouTubie, albo na innym serwisie, serwisie streamingowym, albo na jakimś serwisie podcastowym, bo bardzo często jest dzisiaj także, że to są pierwsze źródła informacji o geopolityce, to myślę, że warto zacząć od prostego skryptu akademickiego związanego z geopolityką. Taki skrypt mojego autorstwa pod tytułem Geopolityka, skrypt dla początkujących ukazał się w 2014 roku w Częstochowie i jest on bezpłatnie dostępny. w w, w internecie jako załącznik do tego wykładu znajdziecie właśnie Państwo ten skryb do bezpłatnego pobrania. On liczy nieco ponad 100 stron i jest to takie wprowadzenie do podstawowej terminologii i do podstaw historii myśli geopolitycznej. Jak mówię, jest to, jest to absolutnie dla początkujących. Dla osób, które już coś wiedzą z geopolityki, już mają pewne, pewne przygotowanie w tym zakresie, pew, rozwinięciem, myślę, że dobrym będzie podręcznik autorstwa profesora Jakuba Potulskiego, Wprowadzenie do geopolityki, wydany przez Uniwersytet Gdański w 2010 roku. Książka jest również w otwartym dostępie, można ją swobodnie, swobodnie z niej korzystać, jest znacznie obszerniejsza, jest to, no można powiedzieć, podręcznik do geopolityki. Uzupełnieniem na pewno będzie książka pod tytułem Geopolityka w świecie ponowoczesnym. Jest to prezentacja nowego nurtu w geopolityce, jakim jest nurt geopolityki krytycznej, również tego samego autora. Idąc dalej, osobiście uważam, że jednym z najlepszych podręczników, które ukazały się po roku 1989 w Polsce do geopolityki, jest podręcznik autorstwa włoskiego generała. Carlo Żana, wydany przez nieistniejące już niestety wydawnictwo Ossolineum. I tę książkę Państwu szczególnie polecam, ponieważ uważam, że jest nie tylko bardzo dobrze skonstruowana pod kątem metodycznym i dydaktycznym, ale także jest bardzo dobrze przetłumaczona i to daje wielki, wielki walor tej, tej, tej publikacji. Stosunkowo niewielka objętość stwarza no, takie warunki do szybszego jej przyswojenia. Jeśli chodzi o wprowadzenie do geostrategii, myślę, że dobrym pomysłem będzie sięgnięcie po książkę geografów wojskowych, dwóch geografów wojskowych pułkowników Zbigniewa Lacha i Juliana Skrzypa, którzy wydali tę książkę jeszcze w wydawnictwie Akademii Obrony Narodowej. Jest to krótki podręcznik pod tytułem Geopolityka i Geostrategia wprowadzenie w najważniejsze takie koncepcje geostrategiczne geopolityczne i geostrategiczne, gdzie ta geostrategia jest naprawdę. Ciekawie wyeksponowana. Osobna kwestia to spojrzenie na to, jak Brytyjczycy patrzą na geopolitykę, i myślę, że warto tutaj spojrzeć przez okulary brytyjskie również na geopolitykę. Colin Flint to jeden z czołowych przedstawicieli tej, tej, dyscy, tej subdyscypliny. W Wielkiej Brytanii, przedstawiciel tak nurtu geopolityki krytycznej. Książka przez to jest dosyć specyficzna, zupełnie odmienna od tego nurtu, który w Polsce dominuje w geopolityce, geopolityki neoklasycznej, ale myślę, że tym ciekawsza pod kątem poznawczym. Już z pierwszego wykładu, czym jest geopolityka, dowiedzieliście się Państwo, czym jest geopolityka krytyczna. Tych z Państwa, których ta, ten temat szczególnie interesuje, myślę, że warto odesłać właśnie do tego podręcznika wydanego przez Wydawnictwo Naukowe. PWN. Idąc dalej, już wchodząc głębiej w tematykę geopolityczną, będziemy sięgać po bardziej specjalistyczne publikacje związane z myślą geopolityczną, czy też z praktyką polityczną na arenie międzynarodowej poszczególnych państw, narodów, związków różnych państw. I niewątpliwie z punktu widzenia położenia państwa polskiego, geopolitycznego państwa polskiego, warto Warto tutaj szczególną uwagę poświęcić na studiowaniu rosyjskiej i niemieckiej geopolityki i myśli geopolitycznej. Jeśli chodzi o rosyjską geopolitykę i myśl geopolityczną, te publikacje, które chciałbym Państwu polecić, to w pierwszej kolejności książka profesora Jakuba Potulskiego o współczesnych kierunkach tejże właśnie myśli, myśli geopolitycznej. Książka jest dostępna w internecie, jest w otwartym dostępie, także tutaj macie Państwo ułatwioną drogę do, do, do poznania tej, tej, tej książki. Jeśli chodzi o związki między geopolityką a walką informacyjną czy wojną informacyjną, jest książka mojego autorstwa wydana przez wydawnictwo naukowe PWN. I wreszcie najobszerniejsza monografia, która do tej pory powstała na temat geopolityki rosyjskiej w serii wydawniczej Strefy Wpływów, wydawnictwo Zona Zero, 2020 rok Geopolityka Rosji i obszaru postsowieckiego. Kilkunastu autorów, ponad 500 stron, w tym 10 profesorów, autorami tej książki. Szeroka panorama rosyjskiej geopolityki, myśli geopolitycznej, aktywności Moskwy na obszarze postsowieckim. Polecam Państwu zapoznanie się z tą, z tą książką. Jeśli chodzi o inną myśl geopolityczną, poczynając od niemieckiej, no myślę, że warto zapoznać się z genezą niemieckiej geopolityki. Świetny wybór, taka antologia tekstów źródłowych niemieckiej myśli geopolitycznej autorstwa Anny wolf i Eberharda Schulza Przestrzeń i polityka. Ta książka ma dwa wydania. Pierwsze ukazało się nakładem Instytutu Zachodniego, drugie wydawnictwa Zona Zero. No absolutny must read, taki, konieczność przeczytania tego dla każdego, kto interesuje się geopolityką Niemiec, ale tak naprawdę również no, po prostu geopolityką Polski. Kolejna bardzo ważna książka dotycząca francuskiej myśli geopolitycznej. Bardzo przekrojowe opracowanie autorstwa doktora Wojciecha Kazaneckiego. Główne tendencje, nurty tej myśli, myśli francuskiej. Niezwykle interesujące, która ta książka absolutnie nie straciła na znaczeniu. Francuska myśl geopolityczna ma się bardzo dobrze, zresztą geopolityka we Francji również. Jako uzupełnienie, myślę, że warto zapoznać się z książką doktora Tomasza Klina o genezie niemieckiej. I anglosaskiej myśli geopolitycznej w okresie II wojny światowej to taki, y, takie świetne podglebie pod badanie współczesnych stosunków międzynarodowych. Y, ważne jest, abyśmy w tym studiowaniu geopolityki, ważne jest, abyśmy w, w sięganiu do głębi tych procesów politycznych y, ujmowali myśl geopolityczną w znacznie szerszych. Ramach sięgali właśnie do genezy tej myśli geopolitycznej. Jedną z takich książek, z którą niewątpliwie warto się zapoznać, jest książka jeszcze opublikowana w końcu lat 70. pod tytułem Doktryna Geopolityki w Niemczech, autorstwa pani profesor Anny wolf Powęński. To książka no, skażona duchem czasu, gdzie geopolityka była na no, cenzurowanym, geopolityka była nauką wyklętą. Nie można jej było uprawiać, i właściwie pisanie w jakikolwiek sposób przychylne o geopolityce było niemile widziane. Niemniej jednak wartość tej książki polega na tym, że jest opracowana na bardzo szerokim materiale źródłowym, i tutaj niewątpliwie jest to bardzo istotne w tym kontekście. Książka, która jest absolutnym fundamentem dla każdego, kto zajmuje się geopolityką, to książka jednego z ojców geopolityki Halforda Mackindera demokratyczne ideały, a rzeczywistość wraz z innymi pismami, które są dołączone do tego tłumaczenia. Wydawnictwo Zona Zero bardzo no, rekomenduje Państwu zapoznanie się z tą publikacją, ponieważ Halford Mackinder, jak Państwo zapewne wiecie, jest autorem jednego z najsłynniejszych, jednej z najsłynniejszych koncepcji geopolitycznych nazywanej koncepcją Heartlandu, która narodziła się jeszcze w 1904 roku, potem ewoluowała w roku 1919, kiedy powstały właśnie demokratyczne ideały, a rzeczywistość, i wreszcie w 1943 roku uzyskała swoją taką ostateczną postać. Niezwykle cenna publikacja na rynku polskim i właściwie jedyna, która jest poświęcona geopolityce Ameryki Łacińskiej, może nie tyle samej geopolityce Ameryki Łacińskiej, co myśli geopolitycznej w Ameryce Łacińskiej, autorstwa Marcina Floriana Gawryckiego, wydawnictwo wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Polecam. Ciekawe publikacje, które są poświęcone położeniu geostrategicznemu, to publikacje dr Kingi Smoleń, wydawane przez Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej. To książka, którą Państwo widzicie tutaj na slajdzie: Geopolityczne Położenie Turcji w XXI wieku, ale także książka, książka nowsza, jeszcze nowsza, zatytułowana Geostrategiczne Położenie Państwa. Bardzo ciekawa pod Kątem właśnie tego, jakie czynniki zaliczamy do położenia geostrategicznego, co możemy tutaj włączyć, jak to analizować. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe spojrzenie. Patrząc jeszcze dalej na rozwój geopolityki, na taki powiedziałbym szeroki horyzont czasowy, no musimy sięgnąć do genezy także polskiej geopolityki. Tutaj, niewątpliwie, jednym z tych twórców, na którego szczególnie warto zwrócić uwagę, jest nieżyjący już. Świętej pamięci pan profesor Piotr Eberhardt, który napisał szereg publikacji, artykułów naukowych, książek poświęconych historii myśli geopolitycznej. Szczególnie polecam Państwu książkę pod tytułem Twórcy polskiej geopolityki, wydanej przez wydawnictwo Arkana, ale także warto sięgnąć do do, do książek poświęconych rozwojowi światowej myśli geopolitycznej czy słowiańskiej geopolityki, bo pan profesor Eberhardt zajmował się także historią myśli ukraińskiej czy rosyjskiej, w znaczeniu oczywiście myśli geopolitycznej. Jeśli chodzi o bardziej szczegółowe tematy, warto zapoznać się chociażby z opracowaniami i monografiami dotyczącymi poszczególnych koncepcji geopolitycznych. I niewątpliwie jedną z takich koncepcji geopolitycznych, która szczególnie nas dotyczy i interesuje tutaj w Polsce, jest koncepcja międzymorza, która ewoluowała w czasie, miała swoje różne odsłony, różne, no powiedziałbym takie zabarwienia polityczne i ideologiczne i warto na pewno polecić książkę profesora Leszka Moczulskiego, ogromną jeśli chodzi o objętość, bo to jest ponad 700 stron drobnego druku, jeśli chodzi o to pierwsze wydanie wydawnictwa Bellona, to książka, która w maszynopisie miała po prawie półtora tysiąca stron, więc jest bardzo obszernym, historycznym omówieniem tej, tej, tej koncepcji i pokazaniem no, na szersze tło historyczne w ogóle tego obszaru geograficznego, no, ale także warto polecić książkę profesora Marka Jana Chodakiewicza poświęconą Międzymorzu, już o wiele bardziej przystępną, jeśli chodzi o, o takie, powiedzmy walory czytelnicze. Jeśli chodzi o historię polskiej myśli geopolitycznej, tej nieco dawniejszej, to warto polecić książkę profesora Rafała Juchnowskiego o miejscu geopolityki w polskiej myśli geopolitycznej na przełomie XIX i XX wieku, a także publikacje zbiorowe pod redakcją pana profesora Piotra Eberharda, jak chociażby ta, którą państwo widzicie na slajdzie, problematyka geopolityczna ziem polskich. Myśli geopolitycznej po roku 1989 w Polsce. Poświęcona jest monografia mojego autorstwa, która została po raz pierwszy wydana w roku 2015. Oczywiście mamy mnóstwo publikacji dotyczących współczesnych współczesnych przemian geopolitycznych, współczesnych procesów geopolitycznych i nie są to tylko artykuły, są to także bardzo poważne, bardzo poważne publikacje, zwłaszcza te, które dotyczą naszego regionu. W takim znaczeniu bardziej historycznym warto tutaj zapoznać się z książką Jana Skórzyńskiego na przekór geopolityce, o właśnie kwestii o, o myśli geopolitycznej. Polskiej myśli geopolitycznej w odniesieniu do naszej, naszego części, naszej części regionu. Książką zdecydowanie wychodzącą poza Ramy tylko i wyłącznie regionalne. Jest książka autorstwa doktora Jacka Bartosiaka, Rzeczpospolita Między Lądem a Morzem o Wojnie i Pokoju, która dotyczy no, usytuowania nie tylu, Polski nie tylko w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, która dotyczy nie tylko pomostu bałtycko-czarnomorskiego, styku Niziny Środkowo-Wschodniej Europejskiej, ale także tej globalnej rywalizacji, która wpływa na położenie naszego państwa. W tym miejscu myślę, że warto także rekomendować drugą książkę tego samego autora. Pod tytułem Pacyfik i Eurazja o wojnie, która dotyczy starcia czy rywalizacji konfrontacji amerykańsko-chińskiej i rywalizacji geopolitycznej między tymi dwoma potęgami ich wpływowi i wpływowi właśnie tej rywalizacji na relacje międzynarodowe. Jeżeli już jesteśmy przy nim do Pacyfiku, myślę, że warto zapoznawać się z publikacjami czołowych. Czołowych, polecić Państwu publikacje czoł, czołowych zachodnich analityków, takich jak Para Kanna czy Robert Kaplan. Szczególnie jest to istotne w kontekście amerykańskiego pivotu na Pacyfik, zwrotu ku Azji, który Amerykanie zrobili na przełomie pierwszej, pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Również Brytyjczycy oczywiście robią ten pivot na Pacyfik. W związku z tym przyszłość należy do Azji. Czy monsun to również moim zdaniem lektury absolutnie obowiązkowe. Ale ponieważ rekomenduję Państwu także ten, to, to podglebie takie historyczne, no to absolutnie nie można mówić dzisiaj o analizie relacji międzynarodowych bez znajomości klasyki, a niewątpliwie Zbigniew Brzeziński, nieżyjący już amerykański geostratek polskiego pochodzenia, to jeden z tych klasyków. Wielka Szachownica, książka wydana po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych w 1997 roku wpłynęła w sposób bardzo istotny na Renesans geopolityki i geostrategii w świecie zachodnim, także w Polsce. Także w Polsce miała bardzo istotne znaczenie. Polecam Państwu, jest mnóstwo, jest mnóstwo książek profesora Zbigniewa Brzezińskiego, ale myślę, że od tej warto rozpocząć. Miała kilka wydań. Można skorzystać chociażby z tego, które Państwo widzicie tutaj na slajdzie. Polecam oczywiście także inne publikacje tego autora. One dosyć dobrze oddają sposób myślenia części establishmentu amerykańskiego, jeśli chodzi o kształtowanie polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. Osobna kwestia, Szanowni Państwo, to literatura metodologiczna, literatura, która dotyczy teorii i metodologii geopolityki. Bez tego nie ma naukowego uprawiania tej, tej subdyscypliny. I tutaj na pewno polecam Państwu największą, najobszerniejszą książkę, która się do tej pory na rynku polskim ukazała, liczącą około pół tysiąca stron. Książkę pod tytułem Teoria i podejścia badawcze w geopolityce, autorstwa dwóch profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, pana Adriana Tyszkiewicza i pana Piotra Borow. Obaj profesorowie tutaj są redaktorami naukowymi tego tomu napisali także rozdziały w tej książce książka ukazała się w 2000. W 2021 roku nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Inna książka to książka wydana przez Częstochowski Instytut Geopolityki pod redakcją pułkownika Zbigniewa Lacha i profesora Jana Wenta o elementach teorii wybranych metodach i badaniach geopolityki. Również książka ciekawa, pokazująca zresztą. Takie spojrzenie części środowiska akademickiego na rozwój geopolityki na, można powiedzieć, początku drugiej dekady XXI wieku. I książka będąca pewnego rodzaju wprowadzenie w teorię geopolityki, książka mojego autorstwa Geopolityka, czyli pochwała realizmu, szkice teorii poznawcze, książka z 2011 roku. I, Szanowni Państwo, przechodzimy do trzeciego punktu naszego dzisiejszego wykładu, do trzeciej części, czyli do, do tego, jak właściwie, od czego zacząć kształtując swoją karierę geopolityczną, w cudzysłowie oczywiście, lub bez cudzysłowu, jeśli mówimy tutaj o pewnej karierze takiej profesjonalnej, analityka bądź, bądź badacza bądź naukowca w tym, w tym zakresie. No, myślę, że przede wszystkim warto wybrać sobie pewne Specjalności. Pewne specjalności one są bardzo potrzebne, one bardzo porządkują aktywność intelektualną. Po pierwsze, warto zadać sobie pytanie, jakim obszarem geograficznym się interesujemy. To jest bardzo ważne, ten przestrzenny punkt odniesienia. Czy to będzie Afryka subsaharyjska, czy to będzie Bliski Wschód, czy to będzie obszar Mena, czy to będzie Ameryka Łacińska, czy obszar postsowiecki, czy, czy Oceania, i tak dalej, i tak dalej. W tym wyborze przestrzennym warto, sobie, warto także ukierunkować się przedmiotowo, warto ukierunkować się przedmiotowo, to znaczy Wybrać sobie e, dziedzinę, w której chcemy się specjalizować. Czy, będą, e, czy, czy będzie to e, stricte geopolityka, czy będzie to geohistoria, geoekonomia, czy, geo, czy geostrategia. Czy bliżej nam do e, badania rozwoju cywilizacyjnego, czy bardziej nas interesuje kwestia z, i zagadnienia związane z walką informacyjną. Czy interesuje nas klasyczne starcie mocarstw, kształtowanie się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego i analizowanie chociażby wojen hegemonicznych, konfliktów hegemonicznych, czy zupełnie inne, inne tematy związane chociażby z kształtowaniem się relacji geoekonomicznych, chociażby przez pryzmat teorii Immanuela Wallersteina, teorii systemów światów. To, czyli krótko mówiąc, wybór geograficznego obszaru zainteresowania i wybór przedmiotowego obszaru zainteresowania to jest Taki pierwszy etap, od którego powinniśmy zacząć, planując profesjonalne zajmowanie się geopolityką. Myślę, że nawet na poziomie amatorskim bardzo to porządkuje. Chociażby zbieranie literatury, nawet tej w, w takiej wersji cyfrowej, kiedy tworzymy sobie foldery na swoim komputerze, no jednak pewne porządkowanie, właśnie geograficzne czy przedmiotowe, o wiele jest wygodniejsze i ułatwia po prostu pracę intelektualną. Drugim niezwykle istotnym zagadnieniem, oprócz wyboru obszaru zainteresowań, jest wybór specjalności geopolitycznej przez pryzmat znajomości języków obcych. aby zajmować się profesjonalnie geopolityką, przynajmniej bierna znajomość języków obcych jest absolutnie niezbędna. I bardzo często otrzymuję właśnie pytania, ile tych języków należy znać. Nie ma jednej odpowiedzi, wszystko jest zależne od tego, jakim Obszarem badawczym się Państwo zajmujecie i jak profesjonalnie. W związku z tym, na pewno dzisiaj podstawowym językiem, który trzeba znać przynajmniej biernie, aby pozyskiwać wiedzę z literatury, z nagrań, Audio-wideo dostępnych w sieci to jest język angielski. To myślę, że nie wymaga jakiegoś większego komentarza. Natomiast każdy, kto zajmuje się profesjonalnie geopolityką, powinien znać przynajmniej dwa języki, dwa języki obce. I ten język uniwersalny, jakim jest dzisiaj, czy język nauki, jakim jest język angielski i oczywiście język swojej specjalności. Jeżeli ktoś zajmuje się Bliskim Wschodem, to może, się, może tutaj znać język arabski, perski czy, czy hebrajski, uczyć się tego języka. Studiować ten język, który niewątpliwie poszerza horyzonty, daje zupełnie inne spojrzenie, i nawet bierna znajomość takiego języka daje ogromną przewagę w pozyskiwaniu literatury, w pozyskiwaniu materiałów badawczych. Czy to będzie język turecki, czy to będzie. Język perski czy, czy hebrajski, niewątpliwie jego znajomość, chociażby ta bierna, daje już dużą, dużą przewagę. Jeżeli ktoś zajmuje się obszarem postsowieckim, no niewątpliwie tutaj język rosyjski będzie tym językiem rekomendowanym, podstawowym. Jeżeli ktoś zajmuje się Azją Południowo-Wschodnią, to czy to będzie język chiński, czy język wietnamski, no na pewno pomoże w lepszym zrozumieniu specyfiki tego, tego regionu. Jeżeli ktoś się zajmuje Azją Wschodnią, to na pewno, czy to język koreański, czy japoński, na pewno rzuci zupełnie nowe spojrzenie na, 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 na studiowanie właśnie geopolityki. Czy jeżeli mówimy o Afryce Subsaharyjskiej, język francuski na pewno będzie bardzo tutaj pomocny, a Ameryka Łacińska to oczywiście język hiszpański i, i portugalski i tak dalej, i tak dalej. Bardzo to jest ważne, aby nastąpiła synergia między naszymi Zainteresowaniami geograficznymi, przedmiotowymi i znajomością języków obcych, czy też po prostu studiowaniem tych języków obcych, studiowanie języków obcych się nigdy nie kończy, tak jak zresztą studiowanie geopolityki. I jeżeli chodzi o te, te regionalizację, ten podział regionów świata, znajdziecie Państwo ich. Całe mnóstwo, całe mnóstwo. Tutaj macie Państwo taki przykładowy, na slajdzie pokazany podział na regiony świata stosowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do celów statystycznych. Ten podział jest o tyle ciekawy, że przyjmując sobie Taką regionalizację macie Państwo bezpośrednią korespondencję z danymi statystycznymi opracowanymi przez ONZ. Zatem studiowanie danego regionu w taki sposób sklasyfikowanego, jak robi to ONZ, daje o tyle dużą przewagę, że macie Państwo od razu dane statystyczne przygotowywane konkretnie dla tego regionu. Nie trzeba już żmudnie dodawać sobie poszczególnych danych statystycznych, szukać ich w, w, w innych źródła, źródłach, uzupełniać źródeł do, do kształtu innego do innego kształtu regionu, właśnie takiego geopolitycznego, kiedy macie Państwo tutaj pewien gotowy szablon. Oczywiście konfrontować źródła trzeba zawsze i nie wolno się opierać tylko i wyłącznie na, jednych, na jednym źródle, ale dla Osób początkujących w obszarze geopolityki, przyjęcie na samym początku, oparcie się o tak, na taką klasyfikację regionalną, którą stosuje ONZ, niezwykle ułatwia pracę i gromadzenie chociażby, tak jak powiedziałem, tych twardych danych statystycznych. I tutaj macie Państwo wymienione te. Poszczególne regiony i subregiony. Myślę, że to jest ciekawa propozycja dla osób początkujących w geopolityce. Pokaże inny, inny podział, podział świata. To może być oczywiście także taka, taki podział na regiony geopolityczne współczesnego świata, ale tutaj pamiętajcie Państwo, że rozpoczynając swoją przygodę geopolityczną, będziecie musieli korzystać ze znacznie większej liczby źródeł, szukać i, i, i pozyskiwać, konfrontować. Natomiast, natomiast podział ONZ-owski jest o wiele bardziej no, pożyteczny na samym, że tak powiem, początku. To jest oczywiście obszary, to są obszary odpowiedzialności poszczególnych, po, poszczególnych grup lotniskowcowych Stanów Zjednoczonych, i podział taki geostrategiczny Stanów Zjednoczonych, to również bardzo ciekawe, żeby. Oczywiście, mieć taki punkt odniesienia, i tak jak powiedziałem, tych podziałów macie Państwo znacznie, znacznie więcej. Im dalej w las, tym więcej drzew, im będziecie Państwo głębiej wchodzić w literaturę geopolityczną, w badania geopolityczne, zobaczycie, że tych podziałów może być, tych rodzajów podziałów, tych typologii, może być znacznie, znacznie więcej. No i wreszcie etap drugi, jeśli chodzi o wybór naszej specjalności geopolitycznej, musi on także obejmować znajomość metod i narzędzi badawczych. To już w większej stopni, w większym stopniu związane jest z przedmiotowym obszarem zainteresowania. Dobrze jest, jeśli macie państwo już na początku i geograficzny i przedmiotowy obszar zainteresowania. Ale zwłaszcza już na tym drugim etapie, kiedy wchodzimy głębiej w badania geopolityczne, ważne jest, aby metody i narzędzia badawcze dostosowywać i do zakresu geograficznego, i do zakresu przedmiotowego naszych, naszych badań. Musimy także pamiętać, że badania geopolityczne mają charakter. Mają charakter Przekrojowy i muszą obejmować zarówno procesy polityczne, procesy historyczne, muszą obejmować czynniki ekonomiczne, muszą obejmować czynniki cywilizacyjne. Więc to holistyczne, całościowe spojrzenie jest czymś, co jest niezwykle charakterystyczne dla geopolityki. Życzę Państwu ciekawej przygody w studiowaniu geopolityki i geostrategii i do zobaczenia, do usłyszenia na innych wykładach.